Witam Was, moi drodzy. Słuchajcie, dzisiaj taki krótki filmik z komórki, ponieważ będziemy tak wygodnie nagrywać. Odnośnie Sega Mega Drive właśnie dla Axela z retroarchiwizacji. Wymieniłem wszystkie kondensatory, moi drodzy. Sześciuteńkie, ładnie wymienione, elegancko na zicher. Wymieniłem także stabilizatory napięcia. I tak, konsola działa. Działa, ale nie do końca. Dalej mam problem z tym dźwiękiem właśnie, że dźwięku praktycznie nie słychać. Ja Wam może zademonstruję zaraz. Odpalimy sobie. No, tak jest. Taki pisk powinno być, być słychać w tle. Telewizor jest dosłownie na maksa ustawiony, słuchajcie. I ledwo co coś słychać. Ja Wam pokażę teraz tutaj ręką, weźmy sobie. O. Telewizor mam na maksa. Teraz nawet już prawie nic. Są jakieś dźwięki. Jest delikatnie słyszalny, dosłownie delikatnie. Tu oczywiście mam port mini jacka. Ja sobie pozwolę podłączyć w jakiś taki pokraczny sposób. I tu już lepiej, tak? Tu mam swoje głośniki w moim retro bajzlu. Tak. Jest już na maksa ustawione. I coś tam więcej słychać, nie? Właśnie, właśnie. Tutaj gdzie jest ten głośnik. Jednak musiałem ustawić naprawdę głośniki na maksa, a one potrafią głośno zagrać, nie jakoś tak super sprzęt audio, no wiadomo, ale chodzi mi o to, że po prostu potrafią dać głośny ton. Potencjometr niestety nie reaguje. No właśnie, to też mnie trochę martwi. Teraz mam pytanie do Was, do moich widzów, słuchajcie. Co bym tu jeszcze mógł zrobić? Co bym mógł jeszcze wykonać poza właśnie wymianą kondensatorów i stabilizatorów napięcia? Bo osobiście nie mam już pojęcia, gdzie mogę dalej grzebać, co dalej mogę kombinować. Troszkę mi się nie wydaje, żeby potencjometr miał wpływ na to, co słyszymy na wyjściu, jeżeli chodzi o kabel RF. Bo on jest tylko podłączony pod wyjście słuchawkowe. No ale może faktycznie wypadałoby zrobić mostek na tym, na potencjometrze. No nic, moi drodzy. Chciałbym właśnie Was się zapytać. Osoby, które są mniej więcej ogarnięte trochę z elektroniką, bo wiem, że takie też oglądają mój kanał. Co bym jeszcze mógł tutaj wykonać? No oczywiście konsola nie działała, działa. Jest obraz już ostrzejszy o wiele po wymianie kondensatorów. Troszkę dźwięk właśnie się podgłośnił, delikatnie się podgłośnił właśnie też po wymianie tych kondensatorów, przede wszystkim filtrujących na samym końcu, na wyjściu audio. Ale nic poza tym, no nie mogę uzyskać po prostu odpowiedniego tonu audio. Szukałem w internecie i wszędzie są te porady, które po prostu już wykonałem, te naprawy, których już dokonałem. No nic. Czekam na odpowiedzi od Was, jeżeli nie, no to ja będę musiał chyba niestety się troszkę już tej materii poddać, bo nie mam autentycznie pomysłów. Może jeszcze z tym kombinuję, z potencjometrem, aczkolwiek wątpię, by on tu miał jakiś wpływ. Bardziej to brzmi tak jakby jakiś, nie wiem, bezpiecznik, opornik, coś tutaj walnęło, no nie? No i to tyle. Dajcie znać w komentarzach, jak tam, co tam, jakieś fajne pomysły. No i co? I już niedługo będziemy nagrywać kolejne gameplaye, być może kolejne rzeczy ze sprzętu, dlatego obserwujcie kanał, tak? Czekajcie na nowe filmiki. Ja Was pozdrawiam z tej strony i do następnego.